Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Tomasz Polak, to jest Dawid Rogoziński. Jesteśmy w siedzibie Stowarzyszenia OWUM. W ramach cyklu Masz Prawo, tym razem wraz z Dawidem opowiemy Państwu o tym, na co najlepiej zwrócić uwagę, na czym się skupić, nawiązując umowę ubezpieczenia. Dawid właśnie zna się na takich aspektach finansowych, wykłada zresztą na UG tego typu rzeczy. Ja też coś tam wiem, więc mam nadzieję, że w sumie będziemy w stanie Państwu przekazać to, o co też jesteśmy niejednokrotnie pytani. Ja tutaj mam naszykowane kilka takich popularniejszych pytań, które zdarza się nam od Was otrzymać. No to przede wszystkim myślę, że zacznijmy od najprostszego pytania. Na co, na jakie okoliczności możemy się ubezpieczyć? Czy w zasadzie w tym momencie na wszystko? To prawda. Amerykanie są przodownikami tego tematu i ubezpieczają się nawet od inwazji UFO. A tak schodząc na poważnie na nasz polski rynek, to rzeczywiście już jest bardzo bogata oferta ubezpieczycieli. Ubezpieczenia dzielimy tak klasycznie w praktyce, nie tylko w teorii, na ubezpieczenia życiowe, czyli to ubezpieczenie na życie, które de facto powinno być nazywane ubezpieczeniem od śmierci. Ale brzmi to lepiej. Które może być jeszcze z taką wersją ubezpieczenia na dożycie. Zaraz wytłumaczę, o co w tym chodzi, bo większość ludzi wie, na czym polega ubezpieczenie na życie, a z tym dożycie to już nie bardzo różnie tę konstrukcję. To ubezpieczenie na życie ma jeszcze jedną wariację, tak zwaną polisę lokatę, i o tym będziemy więcej mówić później. No i te ubezpieczenia zbiorcze nazywane ubezpieczeniami majątkowymi, wśród których jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, na przykład posiadacza pojazdu mechanicznego, czyli to typowe ubezpieczenie samochodu, jak my to mówimy, które wcale ubezpieczeniem samochodu nie jest. Tak. I ubezpieczenia nieruchomości, prowadzonej działalności gospodarczej, jakichś cennych ruchomości w domu, od zalania i od tego, żeby nie płacić, jak się zaleje sąsiada i tak dalej. Więc w zasadzie, no i ubezpieczenia turystyczne, to coraz bardziej popularne. Polacy już często wykupują te polisy, nieładnie mówiąc, i to się stało bardzo popularne rzeczywiście. A tych ubezpieczeń turystycznych też jest tyle podtypów i tyle wariacji, że w zasadzie samo określenie ubezpieczenia turystyczne już nic nie mówi. Zróbmy tak, wytniemy z naszej rozmowy temat ubezpieczeń powiązanych z samochodami, bo o tym będą jakieś odrębne, myślę, nagrania, to już tak zrobimy, żeby pomówić sobie i o ubezpieczycielach, o ich jakichś tam sztuczkach, o tym, czym się różni AC, OC. O tym pomówimy sobie, to jest po prostu na tyle popularne, że warto zrobić odrębny cykl. Natomiast skupmy się właśnie na tych pozostałych i może wbrew temu, co powiedziałeś, może zacznijmy od polisolokat, bo wiem, że to jest pojęcie, które często się pojawia w pytaniach i też ma coraz gorszą sławę. Jasne, no tak. Polisolokaty to jest tak naprawdę ubezpieczenie na życie, które zawiera w sobie dodatkowy element inwestycji kapitału. No i to jest, tak jak sama nazwa to wskazuje, taka hybryda połączenie polisy z lokatą bankową. Miało być to, znaczy ubezpieczyciele sprzedają to w ten sposób i sprzedawali szczególnie kiedyś, że to atrakcyjna forma inwestowania, bo nie dość, że się odkłada pieniądze na przyszłość, to na dodatek się jeszcze korzysta z tej usługi ubezpieczeniowej, czyli z tego faktu, że w razie śmierci nieoczekiwanej wcześniej spadkobiercy otrzymają większe pieniądze. Złą sławę zaczęły mieć dlatego, że ubezpieczyciele w nich stosowali, tu znowu słowo magiczne, klauzule abuzywne dotyczące tak zwanej wartości wykupu. Jak przychodziło co do czego, to Kowalski, który oszczędzał, odkładał na tę polisę lokatę po 1000 zł miesięcznie, bo i takie kwoty się zdarzały, po 5 czy 6 latach, jak chciał się z niej wycofać, zlikwidował polisę i w ten sposób uzyskał świadczenie zamiast tych 100 czy 200 tysięcy zgromadzonych w wysokości 5 czy 6 tysięcy. Tak. Dlatego, że ubezpieczyciele nie mówili oczywiście o tym, nie zwracali na to uwagę, ale w ogólnych warunkach tego ubezpieczenia wskazywali, że będzie coś takiego jak opłata likwidacyjna. Czyli utrudniali tak naprawdę rozstanie się przed oczekiwanym przez nich czasem. Otóż tak. I było to, jak się miało okazać, tak właśnie tak zwaną klauzulą abuzywną, tego sformułowania Dawid użył, czyli niedozwolonym zapisem, który we wzorze narzucanym komuś umowy się nie powinien pojawiać. Najpierw sąd musi jakiś to określić, tudzież urząd, że jest to na liście takich zakazanych zapisów. No i jeśli Państwo taki analogiczny u siebie mają, no to możecie się spodziewać, że w zasadzie też decyzja czy wyrok będą analogiczne, tak? No i ta zła sława właśnie wyniknęła z tego, że ludzie próbowali się wycofać. I próbowali, to jest dobre określenie. To jest dobre określenie i ku ich ogromnemu zdziwieniu dostawali takie pieniądze, których zupełnie się nie spodziewali. Ubezpieczyciele bronili się oczywiście tym, że oni te pieniądze inwestowali, że albo inwestycja się nie powiodła, albo że w umowie były przecież wprost wskazane zapisy, że pobiorą opłatę likwidacyjną i tak dalej. Na szczęście nasze sądy już zaczęły tak dosyć proeuropejsko orzekać w tych kwestiach.
Mamy już i wyrok Sądu Najwyższego, który wskazuje na to, że te polisy lokaty, w ogóle to trzeba badać, czy to w ogóle są ważne umowy. No bo na rynku ubezpieczeniowym istnieje taka zasada, że ubezpieczyciel de facto nie może zajmować się inną działalnością niż ubezpieczeniową. Okay. Polisy lokaty i tak już są wyłomem od tej reguły, dlatego że no, jest to inwestycja kapitału w jakimś sensie. Więc Sąd Najwyższy zaczął nakazywać sądom niższej instancji de facto badać, czy polisa lokata to dalej miała w sobie jeszcze jakiś element polisy. Dlatego, że bardzo popularne były takie umowy ubezpieczenia, w ramach których w zasadzie po paru miesiącach odkładania składki ubezpieczyciel przestał mieć jakiekolwiek ryzyko ubezpieczeniowe, dlatego że wysokość świadczenia wypłaconego w razie śmierci już odpowiadała wysokości składki. No właśnie, czyli tak naprawdę on miał pewną transakcję, nie, po swojej stronie, a konsument, zwykły odbiorca był pokrzywdzony i, no, krótko mówiąc, nieświadomy, nie? Otóż to. I Sąd Najwyższy mówi, że w takim przypadku to w zasadzie w ogóle nie mamy do czynienia z umową ubezpieczenia, więc taka umowa powinna być nieważna. Tak naprawdę ubezpieczenie sprowadza się do tego, że każdy z nas płaci w przypadku, powiedzmy, śmierci, tak, jakąś tam kwotę, a mimo wszystko rzadziej się zdarza, że ktoś umiera i opłaca się to wszystkim, tak, bo w razie co ja jestem zabezpieczony, czy Dawid, a ostatecznie jeżeli ktoś trzeci zejdzie, to bank z naszych składek przecież to zapłaci, nie? Tak, zgadza się. Druga kwestia jest też taka, że czasami może i to były dalej umowy ubezpieczenia, ale zapisy dotyczące tak zwanego wartości wykupu były niedozwolone, bo nie było precyzyjnie wskazane, ile z tej kwoty, która była przekazywana ubezpieczycielowi, stanowić będzie ta składka ubezpieczenia, no tak, sensu stricto, która będzie pokrywać ryzyko, a ile to część inwestowanego kapitału. I czyli oczywiście okazywało się, że te proporcje mogą być jakoś zaburzone, nie? Dowolne w zasadzie. Oczywiście ubezpieczyciel, agent ubezpieczeniowy na etapie zawierania umowy mówił, że to w zasadzie prawie cała składka będzie inwestowana, a jak przychodziło do wykupu, to się okazywało, że jest odwrotnie. No tak. Nie? Więc dlatego sądy już zaczęły tutaj, no, przełamała się ta linia orzecznicza, w tym momencie mamy korzystne orzeczenia w tej kwestii. Tutaj zwracam tylko uwagę na to, że jeżeli ktoś zetknął się kiedykolwiek z polisolokatami, to od chwili tak naprawdę rozwiązania tej umowy okres przedawnienia, dalej to jest sporne w orzecznictwie, może wynosić tylko 3 lata. To jest krótki termin przedawnienia. Więc jeżeli ktoś już się z taką sprawą zetknął, to radziłbym szybko zareagować. Co prawda Sąd Najwyższy już też wydał uchwałę w tej sprawie, mówiąc, że przy świadczeniu wykupu można korzystać z tego wtedy jeszcze 10-letniego, już obecnie dzisiaj 6-letniego okresu przedawnienia, ale po co sobie generować dodatkowe spory prawne? Po co musisz to udowadniać, tak, prawda? Po co musisz to wykazywać przed sądem? Lepiej wyjść już teraz z powództwem, szczególnie że orzecznictwo jest dosyć pewne, więc warto zainwestować te pieniądze w tę sprawę. I się streścić. I się streścić, zgadza się. I właśnie nie musieć wykazywać, czy świadczenie było okresowe, nieokresowe, tak, i czy od tego zależy, bo to Dawid trochę jakby skrócił tę myśl, ale chodzi o to, czy przedawnienie jest od okresowego świadczenia krócej, czy od nieokresowego. Albo czy z umowy ubezpieczenia, bo tam jest przepis szczególny. Tak. Czy to jest dalej z umowy ubezpieczenia, czy z tej części polis właśnie dotyczącej lokaty kapitału, więc no niepotrzebna zabawa. Ta hybrydowość nie tylko w aspekcie finansowym może generować zamieszanie, ale też po prostu w takim, jak się sądzić i kiedy. Dawid ma rację, lepiej po prostu zrobić to, im szybciej tym lepiej, bo dlaczego właściwie nie. Też może zasygnalizuj, bo o ile się nie mylę, to nie są jakieś ekstremalne koszty, które należy włożyć, żeby próbować to odzyskać. To nie są ekstremalne koszty, oczywiście to zależy od tej polisy lokaty i ile pieniędzy się już to włożyło, ale zazwyczaj to nie były jakieś ogromne pieniądze, więc dzisiaj z doświadczenia mojego wynika, że kredytobiorcy odzyskują od około 20 do, przepraszam, ubezpieczenie, od około 20 do 50-60 tysięcy złotych, czasami w porywach do 100 tysięcy. No więc jeśli chodzi o koszty, które trzeba zapłacić swojemu prawnikowi, to zazwyczaj to są koszty na poziomie 3600-5400. To wynika z takich widełek ustawowych, tak, czasem trochę to jest więcej, nie? Jasne. Jeśli chodzi o opłatę do sądu, to 5%, tu akurat jest klasyczny przykład, czyli trzeba policzyć sobie 5% od tej kwoty, której chce się żądać. No i tak samo w zasadzie się kształtuje ryzyko, czyli że w razie czego te pieniądze się straci, jeszcze bankowi będzie trzeba oddać tyle samo, ile zapłaciło swojemu prawnikowi. No to jest oczywiście pierwsza instancja. Tutaj raczej nie ma biegłego, bo tu nie ma czego liczyć. Tutaj raczej postępowanie sprowadza się ewentualnie do przesłuchania świadków, więc do tego mogą dojść jakieś drobne koszty dojazdu świadków do sądu. I tyle tak naprawdę, nie? Jasne.
No dobra, to chyba tyle o polisolokatach. Pomówmy sobie właśnie o ubezpieczeniach i o ciekawym pomyśle, dokumencie, który nazywa się Analiza wymagań i potrzeb. Jasne. Jakiś czas temu, a dokładnie we wrześniu ubiegłego roku, w życie weszła ustawa o dystrybucji ubezpieczeń, która nam zrewolucjonizowała sposób zawierania umowy ubezpieczenia. Ona była konsekwencją tego, że musiała zostać uchwalona przez polski parlament, dlatego że musieliśmy jako Polska wprowadzić w życie dyrektywę unijną o dystrybucji ubezpieczeń, która to dyrektywa w całej Unii Europejskiej miała ujednolicić sposób zawierania umowy ubezpieczenia. Żeby było spójne, właśnie. Tak. Więc w tym momencie w zasadzie bardzo podobnie się zawiera umowa ubezpieczenia w Polsce, w Niemczech, we Francji i w Rumunii. To dobrze, tak naprawdę. To dobrze. Bardzo dobrze, bo to zmusza ubezpieczycieli też do stworzenia wspólnych standardów, a raczej te standardy będą płynąć z dobrych rynków zachodnich do nas, aniżeli na odwrót, no więc tak. Pod tym względem to bardzo dobrze. No i pojawił się tam nowy magiczny dokument, procedura w zasadzie, konieczność przeprowadzenia przez przedstawiciela ubezpieczyciela czegoś, co się nazywa analizą wymagań i potrzeb. I ta analiza wymagań i potrzeb najczęściej jest taka ankieta, w której ubezpieczający wskazuje na to, do czego on tak naprawdę tego ubezpieczenia potrzebuje. Okay. Rewolucja sprowadza się do tego, że tak naprawdę w tym momencie przedstawiciel ubezpieczyciela, a czy ubezpieczyciel w zasadzie za swojego przedstawiciela, trochę odpowiada za zebranie tych informacji bardziej niż dotychczas. To znaczy, on sam ma wyjść z inicjatywą i trochę przewidzieć różne sytuacje, ażeby to ubezpieczenie, które zaoferuje, było dobre dla tego konkretnego klienta. Okej. Okay. Ale niestety to znowu oczywiście na polskim rynku wprowadziło parę patologicznych rozwiązań, które się robią niebezpieczne. Jakie to są rozwiązania? Ano takie, i na to chcę z Państwa szczególną uwagę teraz zwrócić przy zawieraniu umów ubezpieczenia, że agenci ubezpieczeniowi przede wszystkim i multiagenci, rzadziej brokerzy, bo to wynika z charakterystyki tych zawodów, podsuwają do podpisania takie oświadczenia. Taki gotowiec, nie? Gotowiec pod tytułem albo on jest bardzo krótki, to są trzy pytania i koniec, albo gotowiec pod tytułem odmawiam wykonania analizy wymagań i potrzeb. Dlatego, że wszyscy ci agenci, przez prawników szkoleni, zanim weszła w życie ta ustawa, zauważyli, że te rozwiązania są niebezpieczne dla nich, bo oni potencjalnie mogą ponosić odpowiedzialność z tytułu dostarczenia złej umowy, no tak, nieodpowiedniej do wymagań. Więc wolą wykazywać, że po prostu człowiek rzekomo nie chciał. Że nie chciał. Więc proszę uważać na to, co Państwo podpisują przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, bo rzeczywiście ta analiza wymagań i potrzeb może się okazać kiedyś w razie sporu sądowego kluczowym dokumentem. Tak jak jest zresztą w kontekście spraw frankowych, że to było kilkanaście lat temu, tak. A teraz nagle się okazuje, przypomina sobie się przed sądem, albo podchodzi się do stołu sędziego i patrzy się, no tak, to jest mój podpis, ja podpisałem ten dokument, na podstawie którego rzekomo byłem świadomy ryzyka związanego z kredytem i tak dalej, tak? Więc to co Dawid mówi, to może wrócić, tak jak właśnie zdarzało się niejednokrotnie w tych około finansowych tematach, prawda? Zdecydowanie, że musimy pamiętać o tym, że ubezpieczenie już w zasadzie zawieramy z myślą o tym, że będzie problem, no bo od tego nasz ubezpieczenie ma chronić, więc musimy wychodzić z założenia, że jak się ten problem zmaterializuje, to my musimy być jak najbardziej chronieni. Ta analiza wymagań i potrzeb jest w tym momencie zdecydowanie kluczowa, dlatego że dzięki temu pełnomocnik w razie jakiegoś sporu sądowego będzie w stanie wykazywać, że nawet jeśli w umowie były zapisy, które rzeczywiście w tej sytuacji działają, a najczęściej takimi zapisami są wyłączenia odpowiedzialności, no tak, to te zapisy się w ogóle w tej umowie nie powinny pojawić, niezależnie od tego, czy one są abuzywne, bo nie były dopasowane do potrzeb. No, przykład taki, myślę, modelowy to sytuacja, w której ktoś informuje ubezpieczyciela, że wybiera się na wyjazd turystyczny zorganizowany w rejony Donbasu, wschodniej Ukrainy. I ubezpieczyciele wszyscy praktycznie, jak jeden mąż, w ogólnych warunkach ubezpieczenia mają wskazane wyłączenie odpowiedzialności za szkody powstałe w następstwie wojny, zamieszek, tarć etnicznych i tak dalej. To jest właściwie zawsze, w każdej możliwej umowie ubezpieczenia. Zdecydowanie tak. No właśnie. I teraz w sytuacji, w której my odmówimy dokonania analizy wymagań i potrzeb i nie wskażemy ubezpieczycielowi tak naprawdę, dokąd dokładnie zmierzamy, to takie wyłączenie odpowiedzialności działa. Czyli tak naprawdę to jest główne ryzyko, które nas dotyczy, prawda? Bo to najpewniej właśnie w takiej okolicznościach coś się nam stanie lub coś się... No sytuacja tam jest napięta, krótko mówiąc. Dokładnie, nie? Tak. W sytuacji zaś, w której ubezpieczyciel to by zostawił w OWU, a jednocześnie przeprowadził analizę wymagań i potrzeb i wiedziałby, że jedziemy do Donbasu,
no to jesteśmy w stanie w razie czego taki zapis OWU stwierdzić, że on nas w ogóle nie wiąże, dlatego że to nie powinno znaleźć się w tej umowie. To by właściwie powodowało, że ona nie miałaby sensu być zawarta, krótko mówiąc. Tak naprawdę tak, bo ubezpieczałaby w tej sytuacji tak naprawdę wyłącznie od takich nieprzewidywanych zdarzeń jak wypadek samochodowy. No nic więcej chyba. Tutaj zasygnalizowałeś temat różnic pomiędzy podejściem do właśnie na przykład kwestii tej analizy reprezentowanych przez różnego rodzaju agentów. Mhm. Sprecyzujmy może, kto to jest broker, kto to jest agent i przede wszystkim kto to jest multiagent. Mhm. Nie? Jasne. Zacznijmy może od tego łatwiejszego zawodu, a jednocześnie takiego, który jest rzadziej w praktyce spotykany, czyli od brokera. Brokera, dokładnie. Broker to tak naprawdę jest człowiek, który nie powinien działać na korzyść zakładu ubezpieczeń. Jego wiąże umowa z klientem, czyli z tym, który przychodzi i chce się ubezpieczyć. Dlatego właśnie to tak rzadko się zdarza w praktyce. Otóż to i na dodatek brokerzy zdecydowanie specjalizują się w tak zwanych dużych ryzykach, czyli to jest typowe, dla nich typową grupą docelową są na przykład przedsiębiorcy, którzy ubezpieczają jakieś działalność transportową i tak dalej. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, to one najczęściej spotykają się albo z agentem zakładu ubezpieczeń, albo z multiagentem tak zwanym. Czym się różni agent od multiagenta? No tym, że agent będzie reprezentował tylko i wyłącznie jednego ubezpieczyciela. Będzie to na przykład agent ubezpieczyciela X, a multiagent to taki typowy dzisiaj przykład wszystkich tych takich małych lokali, które mamy tutaj w tych momentów w Trójmieście dużo, które są oblepione z każdej wszystkimi strony. Możliwymi nazwami, logotypami. Logotypami i jest na przykład napisane 23 ubezpieczycieli w jednym miejscu. To jest zdecydowanie multi. To jest zdecydowanie multiagent i multiagencja polega na tym, że on teoretycznie brokerem dalej nie jest, choć nam się wydaje, że on dobiera dla nas najlepszą umowę, ale prawda jest taka, że on dalej jest związany umową nie z nami, tylko z zakładem ubezpieczeń. To jest kluczowa różnica, bo jeżeli broker zaproponuje nam złe ubezpieczenie, krótko mówiąc, umowa będzie nie pokrywać ryzyk, które oczekujemy, że chcielibyśmy ubezpieczyć, no tak. Po prostu, to my możemy brokerowi, do brokera iść później z odpowiedzialnością odszkodowawczą. Powiedzieć, nie wywiązałeś się z łączącej nas umowy. Bo umowa była. Bo tak, umowa istniała między nami. A z agentem w ogóle żadnej umowy nie ma. Agent ma, jak to się mówi, zrobić dobrze ubezpieczycielowi. Dokładnie. Więc tak naprawdę, jeśli zrobi tym samym źle nam, no to nie mamy prawa prawie, że nie mieć pretensji do niego jako takiego, nie? Do agenta prawie w ogóle, tak naprawdę, jeżeli już, to co najwyżej do tego zakładu ubezpieczeń. Tak, no ale nie do tej osoby, która nam to, nazwijmy to, wcisnęła. Otóż to, więc trzeba na pewno mieć zasadę ograniczonego zaufania do agenta, to zdecydowanie, do tego co mówi, szczególnie do agenta jednego zakładu ubezpieczeń, ale do multiagenta również. No i trzeba odróżniać tę sytuację, żeby pamiętać o tym, że jak idziemy do multiagenta, to on mimo wszystko dalej działa na korzyść zakładu ubezpieczeń. A oni lubią też przedstawiać się trochę podobnie do brokera, tak jakby tak. W związku z tym, że ja tutaj mam wszystkie firmy, to nie reprezentuję żadnej z nich, tylko tak. Pana, ale no nadal oni kasę jakby dostają, krótko mówiąc, od którejś z nich i to im się opłaca, żeby jej było dobrze, nie? Oczywiście, no i oczywiście nie oskarżając multiagentów o to, że wszystkich multiagentów, że tak działają, ale na pewno jest naturalną pokusa taka, że będzie wskazywał tego ubezpieczyciela, u którego będzie miał najwyższą prowizję. Racja. Oczywiście na pewno w praktyce jest sporo takich przypadków, gdzie multiagentowi bardziej zależy na tym, żeby zachować przy sobie klienta, więc nadal będzie prowadził nieformalnie to doradztwo, no tak. I ono może być trafne, ale to jest bardzo nieformalne. Więc taka jest różnica między tymi podmiotami. My tak naprawdę jako osoby fizyczne najczęściej zdarzamy się z agentami i multiagentami. Musimy pamiętać, działają w interesie ubezpieczycieli. Więc to się też przekłada na odpowiedzialność, jaką ewentualnie ponoszą, tak? No tak naprawdę my już do nich z jakimkolwiek roszczeniem odszkodowawczym się nie mamy po co udawać, udajemy się bezpośrednio do ubezpieczyciela. Co może być trudniejsze zdecydowanie. No prawdopodobnie ubezpieczyciel będzie po prostu molochem, nazwijmy to, i nie będzie nam ułatwiał tego zadania, a tak to mielibyśmy do czynienia ewentualnie z pojedynczą osobą i dużo osób, które przychodzą właśnie z poradnictwem, oczekując poradnictwa, czy to prawnego, czy obywatelskiego i tak dalej, spodziewa się, że będzie można bezpośrednio tę osobę jakoś pociągnąć do odpowiedzialności, bo on mnie okłamał i tak dalej. No nie da się. Tak naprawdę to jest szeregowy w pewien sposób pracownik wielkiego tak. Molocha. To, że on się, zwłaszcza tak jak sugerowałeś w przypadku multiagentów, potrafi przedstawić jako będący naszym, nie wiem, reprezentantem, no to nie do końca w ten sposób. A broker faktycznie w praktyce nie tak często się zdarza, nie?
Nie. Znaczy, nie dla zwyklaków. Chyba najczęściej broker do tak zwanych zwyklaków dociera tylko dlatego, że przy okazji jeszcze pełni jakieś inne funkcje. To tak. Prezes zarządu, który chce ubezpieczyć się na życie, więc broker tak pakietowo daje mu dodatkowe ubezpieczenie. Raczej brokerzy się nie zwracają bezpośrednio do osób fizycznych, żeby ubezpieczać typowe ryzyka, które są czy to OC samochodu, czy tam mieszkania, nieruchomości, czy turystyczne. To raczej nie należy do brokerki. Na pewno jeszcze przy zawieraniu umowy ubezpieczenia, poza tym, że żeby wiedzieć z kim ją, znaczy kto siedzi po drugiej stronie stołu, musimy zwrócić uwagę zawsze na to, na taki magiczny zapis w ogólnych warunkach ubezpieczenia pod tytułem wyłączenia odpowiedzialności. No to jest rzeczywiście kluczowy zapis, ja to potwierdzę, bo tam właśnie tak jak Dawid zasygnalizował i te wojny i konflikty i tak dalej, ale tam się mogą znaleźć rzeczy, których się absolutnie nie spodziewaliśmy. Nie spodziewamy, tak. I na przykład popularne przez jakiś czas były takie ubezpieczenia, w których ubezpieczenia na życie, w których było wyłączenie odpowiedzialności z tytułu chorób, które istniały przed przystąpieniem do daty ubezpieczenia w organizmie ubezpieczonego. Czyli rzekomo powinno się przyjść maksymalnie zbadanym i przyznać do wszystkiego, nie? Tak. I na dodatek ubezpieczyciel mówił, że niezależnie od tego, czy się przyznasz, czy się nie przyznasz, to za to, co było wcześniej, i tak nie odpowiadam. Więc tak naprawdę, jeżeli mamy do czynienia z dorosłym człowiekiem, który się ubezpiecza, już nie jest, znaczy już jest już w kwiecie wieku, nie jest jakimś studentem, który jeszcze ma niewykryte choroby czy coś takiego, to tak naprawdę takie ubezpieczenie nie działało jak klasyczne ubezpieczenie na życie. Znowu nie spełniało swojej podstawowej funkcji, nie? Dokładnie tak. No i takie wyłączenia się zdarzały. Zdarzają się notorycznie przy umowach ubezpieczenia nieruchomości wyłączenia dotyczące jakichś katastrof i klęsk żywiołowych, które wcale nie są nietypowe w niektórych miejscach. Tak, tak. A my o tym nie wiemy. I na przykład jest sporo przypadków, gdzie ludzie ubezpieczali swoje nieruchomości, domy jednorodzinne, mieszkając na terenach zalewowych. I były tam klauzule, że powódź nie wchodzi w grę. Dotyczące braku możliwości wysuwania roszczeń od powodzi, dokładnie tak. Więc to jest na pewno takie miejsce, na które trzeba zwrócić uwagę, ale jest jeszcze jedno kluczowe miejsce, co ciekawe. Tam, gdzie jest mowa o tym, co się w ogóle ubezpiecza. Dlatego, że to jest też dosyć popularne, ludzie to omijają, no bo myślą sobie, aha... No przedmiot umowy, no wiadomo, co jest przedmiotem niby, nie? Tak, chcę ubezpieczyć sobie przykład kiosk, tak? No to idę ubezpieczać lokal. No a potem się okazuje, że w tej umowie ubezpieczenia było wskazane wprost, że ubezpieczenie będzie obejmować tylko nieruchomości. Przy czym wiemy wszyscy, że kiosk nieruchomością nie jest. Stoi na gruncie, nie jest z nim ściśle związany. Sam kiosk, blacha nazwijmy to, może być zniszczona i... I nic nie dostaniemy. Ani rzeczy w tym kiosku, które się znajdują, ani nic. Więc na pewno jest kluczowe, żeby jak niezależnie od tego, czy ten multiagent nam mówi, że ta umowa jest na pewno dopasowana do pańskich potrzeb... To pewnie nie jest, bo to jest na wzorze. To jest na wzorze, więc trzeba przeczytać to OWU i pamiętać o jednej zasadniczej rzeczy. Przepraszam, tylko OWU to są ogólne warunki umowy, żeby tak, państwo wiedzieli. Dokładnie tak. I to jest zawsze tak kusząco, że ta umowa ubezpieczenia, którą dostajemy... Jest króciutka i prościutka. Tak, a tak naprawdę to nawet nie dostajemy umowy, tylko polisę, która tylko potwierdza zawarcie tej umowy i tam nie ma nic, tylko jest tam piękne i kluczowe określenie, że w zakresie nieuregulowanym będą miały zastosowanie regulacji z takich i takich ogólnych warunków. I należałoby wyjść na stronę ubezpieczyciela. I tam dopiero zaczyna się, że tak powiem, impreza, bo dokładnie. Tam są wyłączenia przede wszystkim. Ja pamiętam na przykład, to już teraz, że tak powiem, wyszło z mody i to oczywiście sądownictwo w tym pomogło, ale były zapisy, że odpowiednia liczba kluczyków do auta musi zostać. Bo inaczej, jeśli nie zgłaszając szkodę, nie pokaże się odpowiedniej tej liczby kluszyków, no to się nie należy. Tak, po prostu to... Takie wyłączenia były, albo na przykład takie wyłączenie, że jeżeli ktoś zostawiał w nawyku jakiegoś dowód rejestracyjny w skrytce, a nastąpiła kradzież, to przy ubezpieczeniach AC, to w związku z tym odszkodowanie się nie należy. Było. Też ludzie zgłaszali i na samym początku zadawano im parę pytań i okazywało się, że już na tej etapie weryfikacja no nie sprawdzała się i myśleli, że tak ma być, a wcale nie było to takie konieczne. A skoro mówimy właśnie o tej weryfikacji, cofnijmy się do zgłaszania i pomówmy sobie w ogóle, jak wygląda procedura likwidowania szkody. Czy powinniśmy się udać w zasadzie przede wszystkim w pierwszej kolejności od tego zakładu ubezpieczeń, u którego jesteśmy ubezpieczeni? Czy to przez jego placówkę, czy możemy też iść do tego agenta lub multiagenta, z którym zawieraliśmy tę umowę tak fizycznie? I poprosić o to, żeby nam przekazał formularz likwidacji szkody. Ubezpieczyciele mają bardzo często zastandaryzowane formularze. Dzisiaj też bardzo częstą praktyką jest to, że ubezpieczyciele w ogóle za pośrednictwem swoich systemów internetowych udostępniają taką możliwość zgłoszenia online szkody.
Teoretycznie rzecz ujmując, ubezpieczyciel ma wówczas 30 dni na jej likwidację, czyli na to, żeby określić rozmiar szkody, sumę wypłaconego odszkodowania, którą nam proponuje, a wcześniej naprawdę to jeszcze uznać, czy w ogóle poczuwa się to do odpowiedzialności. A w praktyce to się może wydłużyć, ponieważ... Ponieważ jest taki zapis, który mówi, że w szczególnie uzasadnionych przypadkach dokładnie można ten termin przedłużyć o kolejne nie więcej niż 60 dni. Tak. I bardzo często w praktyce to się kończy na tych jednak w sumie 90, nie? Tak, zdecydowanie tak. Ubezpieczyciel przyśle swojego rzeczoznawcę, więc warto, zdecydowanie warto, zanim go jeszcze przyśle, przy takich typowych szkodach jak zalanie i tak dalej, postarać się o dokumentację zdjęciową. No bo tak, się może okazać, że coś zostało zalane i to do czasu przyjścia rzeczoznawcy wyschnie. To nie oznacza, że ta szkoda dalej jest, bo mamy problem z wilgocią, która została w ścianach czy w meblach. No pewnie, i to wiadomo, pewnie, że to zmienia i zmniejsza ich wartość, ale on przyjdzie, zrobi oblukcję i stwierdzi, że w zasadzie to nic nie. Nie jest tak brzydko. No, nie jest tak źle. Więc warto na pewno zabezpieczyć się i nie liczyć tylko na to, że ubezpieczyciel sam przyśle specjalistę. Warto też zdecydowanie samodzielnie zatroszczyć się o zebranie materiału dowodowego, czyli zdjęcia, nagrania, no wszystko, co się może. Ja prowadziłem sprawę, gdzie człowiek zderzył się z dzikiem i właśnie te zdjęcia dzika oraz auta po tym zdarzeniu były kluczowe, no bo nie było mowy o tym, żeby tak naprawdę gdzieś rzeczoznawca, to było gdzieś w środku nocy, się pojawił, on obejrzałby ten samochód za tydzień i by już o niczym to nie świadczyło, a tutaj potężniejsze były też zamieszanie, no bo właśnie leśników trzeba wywoływać i tak dalej, nie? Warto też pamiętać o tym, że powinniśmy się zatroszczyć o to, jeżeli mamy osobę, która za szkodę może być odpowiedzialna, żeby wskazać ją ubezpieczycielowi. Czyli jeżeli nas zaleje sąsiad, to niestety, ale musimy powiedzieć ubezpieczycielowi, że tam mieszka taki i taki Nowak. Tak. I potencjalnie ubezpieczyciel powinien się z nim skontaktować. Bywa tak, że na przykład zalewa nas dlatego, że spółdzielnia mieszkaniowa nieodpowiednio konserwowała piony. No to wtedy odpowiedzialność, wtedy której mówimy spółdzielnia. Ubezpieczycielowi spółdzielni. Ale nie może też być tak, jeżeli jesteśmy ubezpieczeni od takich skutków, oczywiście, że ubezpieczyciel powie, to w takim razie nie jest nasz problem. No tak. Bo to kolejność w takim razie, w tej sytuacji działania jest taka. My ubezpieczyciela prosimy o wypłatę odszkodowania, on nam wypłaca odszkodowanie i dopiero wtedy ubezpieczyciel przejmuje na siebie zmartwienie, żeby do tej kwoty, którą nam wypłacił, ewentualnie pozwać spółdzielnię. I wtedy my w tym procesie w zasadzie nie uczestniczymy. Ewentualnie zdarza się, dokładnie, zdarza się jako świadek. Jako świadek. I tyle. I nas nie interesuje. Nie musimy wykładać kosztów obsługi prawnej. Dlatego ubezpieczenia są też, jeżeli to jest dobre ubezpieczenie, bardzo korzystne. Bo w ten sposób możemy się wymiksować z tych wszystkich nieprzyjemności, które byłyby związane z tym, żeby się procesować. Czy to z sąsiadem, czy ze spółdzielnią, czy z kimkolwiek innym. Nie? A skoro już mówimy o tych właśnie, najwięcej dzisiaj pomówiliśmy o ubezpieczeniach na życie i o ubezpieczeniach jakby domu, zalania i tak dalej, no to jeszcze zahaczmy o ten temat turystyczny. No dobra, bo widzę, że już chcesz coś powiedzieć, to śmiało. Przy ubezpieczeniach turystycznych kluczowe jest to, żeby powiedzieć zawsze ubezpieczycielowi dokładnie o trasie przejazdu. Tak. Bo będzie zdecydowany problem. Na przykład miałem klientów, którzy wybierali się do Czarnogóry i wskazali ubezpieczycielowi, że będą spędzać wakacje w Czarnogórze, nie wspominając o tym, że będą przejeżdżać przez terytorium Czech i Słowenii, no tak, gdzie się zatrzymają na jedną noc. I tu, i tu. Co prawda, okres ubezpieczenia wskazali od początku swojej wycieczki do samego końca, tyle tylko, że ubezpieczyciel wówczas wyłączył się z odpowiedzialności za szkodę powstałą na terytorium Słowenii, mówiąc, ja nie wiedziałem, że wy tam jedziecie samochodem przez Słowenię. No tak. Z mojej perspektywy mieliście być w Chorwacji, mogliście tam lecieć samolotem. No prawda. Z innej beczki mi się kojarzy sytuacja, w której twierdzimy, że wybieramy się na turystykę, a nie zdajemy sobie sprawy z tego, że jest wyłączenie na przykład nurkowania. Dokładnie. I w ogóle, że nagle nurkowanie, snowboard stają się sportami dużo bardziej niebezpiecznymi i gdzieś tam pojawiają się wyliczance jakichś niebezpiecznych zachowań, których nie powinniśmy dokonywać w toku tego wyjazdu, nie? Zdecydowanie też proszę uważać na jedną rzecz, bo tutaj klienci bardzo często tak lekkomyślnie myślę, nie deklarują, że spożywają alkohol na wyjazdach, a później się okazuje, że szkoda powstała pod wpływem alkoholu. I to niekoniecznie musi być nie wiadomo jaki wpływ. To wystarczy tak naprawdę na wakacjach w Chorwacji dwie lampki wina. Koniec, bo typowe będzie to, że wówczas nasz chorwacka policja, dajmy na to, sprawdzi na alkomacie i okaże się znaki policyjne i 0,4 promila. Czyli w zasadzie jesteśmy w miarę trzeźwi, ale szkoda powstała. I koniec. I w takiej sytuacji, w której nie zadeklarujemy ubezpieczycielowi, że chcielibyśmy też ubezpieczyć się od skutków powstałych po użyciu alkoholu, nie dostaniemy jakiejkolwiek... I wykluczą absolutnie, no bo powiedzą, no tu jest paragraf, tak? Przepis, którego po prostu nie uwzględniłeś, nie? To jest taki typowy. Tak samo typowy o tym, o czym powiedziałeś, w tych tak zwanych sportach ekstremalnych, które wcale nie są takie ekstremalne, nie? Wcale nie są ekstremalne. To też dotyczy tego, że czasami jest na przykład w ogóle wyłączenie sportów zimowych.
Tak. I ktoś wybierając się na wakacje letnie w rejony, w których na przykład jeszcze zalega śnieg, dajmy na to, wybiera się do Gruzji i robi sobie wycieczkę na lodowiec, nie uwzględnia tego faktu, przeacza gdzieś to w tych ogólnych warunkach ubezpieczenia, nie czyta tych wyłączeń, a potem się okazuje, że to było tak naprawdę główne ryzyko, którego chciał się ubezpieczyć. No i nic. Niestety jest za późno, nie? Ani grosza nie dostanie w takiej sytuacji, więc przy ubezpieczeniach turystycznych zdecydowanie trzeba pilnować się przede wszystkim tego, żeby wskazać ubezpieczycielowi, gdzie jedziemy i jak jedziemy, żeby sprawdzić, czy na pewno to, co zostało nam podsunięte przez agenta, czy przez multiagenta, to jest to, czego my potrzebujemy. I żeby nie zrażać, znaczy żeby przede wszystkim nie ulegać takiemu złudzeniu, że te wszystkie ubezpieczenia niczym się od siebie nie różnią, więc szukamy takim, gdzie jest najtańsza składka. To nie do końca. To na pewno tak nie działa. No to niestety jest dokładnie tak samo jak ze sprzętem elektronicznym i tak dalej, i tak dalej. Czyli że w pewnym sensie suma składki przekłada się na jakość tego produktu. Oczywiście nie jest to taka bardzo prosta zależność. Zdarza się tak, że za 50 zł możemy dostać ubezpieczenie lepsze niż to za 100 zł. Ale to się tylko zdarza. Ale to nie jest reguła, odwrotna. Dokładnie. Reguła dokładnie. Jest raczej odwrotna. Pomówmy jeszcze o tym, kto może pomóc. Mam tu na myśli, jeśli gdzieś nasi odbiorcy chcieliby się doczytać, albo jeżeli już sytuacja nastąpiła i chcieliby włączyć do toczącego się, przepraszam, procesu kogoś, to warto, żeby wiedzieli, że istnieje taka instytucja jak rzecznik finansowy, no nie? Zdecydowanie. Zresztą wcześniej zwało rzecznik ubezpieczonych. Dokładnie tak. Tak, on w ogóle wyrósł z rynku ubezpieczeniowego, zajmował się na początku tylko ubezpieczeniami. Tak. Rzecznik finansowy to osoba, która w zasadzie instytucja, która pomoże w sytuacji, w której czujemy się pokrzywdzeni przez ubezpieczyciela. Działa całkiem sprawnie w tym sensie, że merytorycznie bardzo wspiera. Z drugiej strony niestety nie można, znaczy bardzo często osoby, które korzystają z jego pomocy, czują się rozczarowane z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że ta procedura przed rzecznikiem finansowym właśnie z powodów kredytów frankowych w tym momencie trwa bardzo długo. No tak. Ona teoretycznie w założeniu modelowym powinna trwać 30 dni, to jest nierealne. Ja wiem z doświadczenia, że teraz to jest od 6 miesięcy do roku nawet. A druga kwestia to jest taka, że rzecznik tak naprawdę władczo on nie może rozstrzygnąć sprawy, on nie zastąpi sądu. Tak. Ale na pewno merytorycznie jest w stanie bardzo mocno wspomóc. I samo z mojego z kolei doświadczenia, samo jakby włączenie go do procesu, jak na przykład pojawia się sytuacja, w której ubezpieczyciel miał się zmieścić w tych 30 dniach i nie napisał, że jednak przedłuży o dalsze 60, tak. No to jeżeli tam 40 dnia się napisze, że tutaj termin jest przekroczony i że informuje się o sprawie rzecznika, to ten rzecznik nawet nie musi się odezwać, ale już jest motywacja i jest to motywacja skuteczna. Tak. Więc na jakimś etapie na pewno wykorzystanie możliwości, które nam daje rzecznik finansowy, jest warte uwagi, ale na pewno nie można się łudzić, że rzecznik finansowy jest w stanie załatwić sprawę. I że zrobi za nas robotę. I że zrobi za sąd robotę przede wszystkim, to bo dalej to mimo wszystko do orzekania jest sąd w sytuacjach spornych. Ale żeby przygotować grunt pod sprawę, albo, i to ciekawe, u rzecznika finansowego można wszcząć taką procedurę polubownego rozwiązywania sporu, która nam przerywa bieg terminu przedawnienia. Więc być może na przykład nie mamy w tym momencie kasy, żeby wyłożyć na prawnika i do sądu, ale chcielibyśmy kiedyś tego ubezpieczyciela pozwać, zabezpieczymy sobie dowody, no i wtedy można właśnie, 50 zł to kosztuje, poprosić rzecznika o wszczęcie polubownego rozwiązywania sporu, takiej procedury. I ten czas się przerwie, nie? Ten czas się przerwie, mamy kolejne 3 lata. Bo przy umowie ubezpieczenia musimy pamiętać o jednym, tam jest szczególny termin przedawnienia 3-letni. Czyli niezależnie od tego, czy to świadczenie okresowe, czy nieokresowe, jeśli nastąpi wypadek ubezpieczeniowy, poinformujemy ubezpieczyciela o szkodzie. 3 lata. Więc trzeba na to uważać, bo to jest krótki termin. W praktyce rzadziej spotykany niż ten 6-letni. No dobra, to w takim razie myślę, że wyczerpaliśmy kolejny temat. Dzięki.